Witam Państwa bardzo serdecznie. Teraz nagramy... Pamiętacie odcinek Kotlecik? Dokładnie pamiętacie. A my dzisiaj tutaj mamy na talerzyku kurczaczka podsmażonego, jak i kotlecika schabowego. Zobaczymy, który lepiej z nich smakuje. Zaczynamy od kotlecika schabowego. Tak powinien wyglądać kotlet schabowy, a nie jakiś blady. Tak. O. I to jest kotlecik schabowy. Kawka. No, teraz to smakuje. Proszę Państwa. Także jeśli macie jakieś propozycje, jakieś kotleciki zimne, włóżcie na patelnię, troszeczkę oleju dodajcie, tak żeby zanurzyć. Ale nie całego, tylko tak, żeby olej pokrywał, żeby się to przyprażyło i żeby to było smaczne. Good appetit. No i teraz smakuje jak kotlet. A nie jakiś blady to. Ja lubię się dzielić z wami różnymi pomysłami, filmikami z mojego dzieła kulinarnego, więc... Tak jak oglądałem z Magdą jakiś tam program Martyna, że ci co jedzą, to w świecie wirtualnym, online, jedzą i kamera z ludźmi, a ludzie oglądają. Tak samo wy oglądacie mnie, jak ja. Gotowuję. Także... Tak powinien wyglądać. Tak. Powinien być usmażony kotlet schabowy. Wtedy jest pyszniejszy i smaczniejszy. Z kawką. Podsmażanie na oleju, gdzie kotlet schabowy się podsmaża, kurczak również, wtedy jest efektywny i smaczniejszy. Kotletem schabowym, taki smaczny był, soczysty, chropiący i tak właśnie powinien wyglądać kotlet schabowy, a nie jakaś blada.
kotlet schabowy powinien być przypieczony, zarumieniony, chrupiący i to jest kotlet schabowy. Więc zapraszam razem ze mną, skosztujcie tego kotleta schabowego. Myślę, że wam będzie smakował. I co? I zapraszam na kotlecika schabowego. Myślę, że razem ze mną zjecie ze smakiem kotleta schabowego. Niestety kurczaka już nie mogłem zjeść, ponieważ kotlecikiem schabowym się najadłem, nie. On by się zrobi rewers. Także kotlecik schabowy jak najbardziej. Do tego kawka i jest git majonez, jak to Baśka mówi. Także zapraszam na film. Myślę, że będzie super. Zapraszam na kotleta schabowego.